Wracaj, cyna! Chili! Tysiące skowili! To jest wyzwanie ostrości! Witajcie, ludziska! Ja jestem Ivan T. A jestem Sanepid. Może już niektórzy z was zobaczyli, chyba słabo widać, ale jest gusto italiano. Ten kto pamięta, ten pamięta, że już bardzo dużo czasu temu mieliśmy wyzwanie z widzem Limakiem. Tam była pizza robiona. Pizza Inferno, no. A tu dostaliśmy cynk, można powiedzieć, że mają tutaj ostre spaghetti. I ono nas zainteresowało, więc weźmiemy sobie też spaghetti Inferno. Spaghetti Inferno właśnie. I weźmiemy sobie do tego też zapiekanki. Chicken i... Meksyko, tak się nazywają. I według tego, jak jest opisane to w menu, są to pozycje ostre właśnie z tego lokalu. Dobrze, no to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Tutaj zmierzamy w takim razie tam złożyć zamówienie. Okej, jesteś już tutaj w środku. Szybciutko może jaka sytuacja, bo zostaliśmy tutaj rozpoznani. Dopiero, że tak powiem, po czasie. Już tutaj mieliśmy brać na wynos. Jak widzicie, z takiego opakowania są tacka jak na wynos, jest spaghetti. Ale już tutaj stwierdziliśmy, że zostaliśmy rozpoznani. Tutaj zostaliśmy, że tak powiem, miło przyjęci. To stwierdziliśmy, że nakręcimy to tutaj. Tutaj oczywiście dostaliśmy, proszę, jakieś chili puder z Scoville Trinidad Scorpion Moruga. Dokładnie wam pokazuję. A tutaj z przodu chyba widzicie, znane wam na pewno też z naszych filmów Inferno, wyzwanie numer 4 albo 5, 4. A to już nie pamiętam, ale Maddock, normalna wersja. My tej nie dostawaliśmy, tylko mieliśmy wersję Gold. I Collector's Edition. Dostaliśmy te sosiki, jak właśnie byśmy chcieli sobie doprawić. Dobrze, ale zobaczymy na razie, jak to się sprawdzi bez właśnie żadnego tutaj specjalnego traktowania. Dobra, to próbujemy. Tak, sprawdzimy pierwszy smak, zanim zabijemy to. Fajnie zapieczone serem. Zapieczone mocno serem. Wzięliśmy dodatkową opcję zapieczenia serem. Jest nice. Czuję takie leciutkie, już po podniebieniu, leciutkie takie uczucie, jakieś takie... Szczypnięcie. No jest na pewno to inne niż spaghetti z piccolo. Zanim przystąpimy do dalszej konsumpcji, przeczytaj skład w takim kładzie. A, faktycznie. To jest to spaghetti Inferno. Nie wiem, czy powiedzieliśmy jasno i dobitnie. Sos z mięsem mielonym, pomidorami, ogórkiem, papryką, czosnkiem. No, oczywiście nazwa pochodzi od sosu, którym tu jest Mad Dog Inferno. Proszę bardzo, papryczki są, proszę spójrzcie, o z makaronem się akurat nabrało. Nie są. Standardowa wersja, taka po prostu lekka pikantność, nie? Jest smaczne, czuć to kwasi jalapeno. Jako, że ja wiem jak Inferno smakuje, to spróbuję może Mad Doga 157. No dobra, ja też zaraz sobie doprawię. Tak, typowo, tak samo jak Inferno, to jest typowy zapach pierników. A bo dobra, ty sobie przydozuj, a ja sobie... Guzikowy, identyczny. O Jezu, może, że nie za dużo, ale to jest znany zapach, Sany. Się zaciągłem. No, dokładnie, taką tą lekką chemiczność maddogową też tutaj wyczuwam. Tak, Jak to powiedziałem, paliwa jakieś lotnicze, sprawy takie słodycze. No, dokładnie. Jezu, stary czas, ojojoj. Jaki skład ma w ogóle? Niestety jest trochę skład tutaj naruszony. No. Ocet, ekstrakt z chili, zagęszczony sok, papryka, habanero, czosnek, cebula, ekstrakt papryki, kajen, przyprawy, gumak santanowa. Nie wiem, czy jakiegoś jednego składnika to nie pominąłem przez to urwanie. Ale świr. Ale sobie tego nalałeś dużo. No przelało mi się. Muszę pokazać, że do przez chwileczką mówiłem, że mi się przelało. Proszę bardzo. Za bilet będziesz miał spaghetti, którego już nie zjesz. Ten zapach. Nie, to podejrzewam, że to zepsuje smak spaghetti. Ale ostre. Tak, zmieniło smak spaghetti, ale jest ostre strasznie. Za chwilę tego nie zjesz, bo już w tej chwili jest hardkorowo ostre. A ja po twoim to nie wiem. Późno się rozkręca i... Po mnie od razu. Daje w gardło. Identycznie smakuje Collector's Edition. Kawka. No, przecież ty masz tak dużo, że nie masz się czywisz. To jest jednak moc 357 tysięcy SKU, nie? Ale późno cieknął i to w gardło. To nie jest dla... bym powiedział, dla początkujących, to jest dla hardkorów. Ale późno się ujawnił i rozwalił mi język teraz i gardło. Ale powiem ci, że prawdziwą pełną moc dopiero po kilku sekundach rozwinął. U mnie szczęście już się przyzwyczaiłem, nie? Ale ja mówię, nie wlałem aż tak dużo, nie? Tylko parę kroplami, nie? No przelało mi się. No tobie się bardzo. Wyjdzie stąd pozmietany. Język mam do wyrywania już. Będzie boleć. Płaczę już. To ja nie poczuję tej zapiekanki teraz. No, trochę brzuch odczuwał już mięsa. No, ale przynajmniej już wiemy jak smakuje Mad Dog 357 zwykle. No to samo co kojarzę z Edition, tylko troszkę słabiej. No identyczny smak. No nie jest dobrze. Jest logicznie. Masakra, pan ci czuje na bebecha to, a ty? Jeszcze na szczęście nie. Chyba widać po mnie, że jest źle. No, co odpuszczasz? Nie no. Próbuję dalej, ale... Jest fatalnie. Chyba wleź łyżkę stołową tego. Nie, Sony? 357 tysięcy SKU. A dzisiaj ludzie jeszcze nagrywają. Live'a robimy. Na Sony już się tak wyklucza. Mm.
No ja nie żyję. Zabiło smak spaghetti. Było dobre, ale aż teraz czuję tylko, to powiem, brzmienie sosu ekstraktowego. Jedzenie tego to jest masakra. Dobra, już czuję na brzuchu. To nie jest taka przyjemność jak jedzenie ostatniego killer burgera, nie? Nie, nie. Paw będzie, nie? Ale to jest tam na końcu. Odczepiam się na chwilę i będę miski. Chociaż wodą się pomocować. Ja już zjadłem, no. Jest to ciężkie jednak. Madoch 357 robi robota. No szany. Nie dał rady. Przerał, wolał chyba łyżkę stołową. Z jego kontuzją żołądka to wiecie, to jest ciężkie. Dla mnie jest ciężkie już obecnie. Wszystko ludzisko pali tutaj. Cała usna, wypalona. Madoch 357. Zwykły. Nie, to nie jest zabawa dla dzieci. Tak, ja się mogę zgodzić, że to może mieć moc 157 tysięcy SH. Bo to robi robotę straszną. Ja wziąłem tylko 3 krople, a Sany tutaj wziął całą łyżkę, więc wolę nie wiedzieć, co tam czuję teraz. Nie było gęta? Nie, było drugie. Ale kontynuujesz, czy... Kontynuuję, tak, fakt, to wiem. To ładnie. Ale dzik. Sany jednak chce udowodnić, że... się potrafi. Mimo, że wziął łyżkę podstawową tego. Tam jest spalony cały. Oj, na języku, to jest masakra. Fuck. Idzie zimne mleczko, Sany, dla ciebie. Dzięki. Nie, wiesz co, wziąłem jedną łychę, czy widelec, już raczej pamiętam, ale no nie. Nie ma jest szans. To, nie ma szans, jest. Odpuszczasz? Doprowadziłem się do w miarę dobrego stanu, ale tylko biorę, to jest już od razu takie żletki na języku, że jest masakra. Czyli przystępujemy do zapiekanki, tak? To odpuszczasz i jedziemy z zapiekanką? Chyba tak zrobię. Dobra. Prawie połowy nie zjadłem, nie jestem odrealniony. To zaczyna mnie boleć brzuch i to masakrycznie. Chyba będę się teraz wrócić do tego Jurga. Nie, to mleko chyba tak zaszkodziło. Chociaż spaghetti bardzo dobre smakowo, tylko no, mandoga przelałem i je sobie zabiłem. No tyle mogę powiedzieć. No tak. Zapiekany serek fajnie, to inna szkoła niż Piccolo. Dobra, no, słuchajcie. Słuchajcie, przerwa, ja muszę jednak wrócić do Jurgena. Okej, to tak jak widzicie, jesteśmy przez kopcięcie akcji, nie wiem dokładnie co się działo. No. Minęło kilka godzin, no a zdecydowaliśmy się w związku z moim stanem nie jeść tego na miejscu, tylko wzięliśmy na wynos, może raz wam pokażę co. Tutaj macie takie ładne bardzo, widzicie, logo Gusto Italiano, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Proszę bardzo, to jest okay. Chicken, to jest chicken, a tu mamy Mexico. W lokalu stwierdziliśmy, że to bierzemy na wynos i to już sobie sprawdzimy na wynos. Wiadomo, jest to już zimne, więc musimy sobie podgrzać. Prezentuje się to tak, to jest Mexico, a tutaj mamy chicken. No, jak wy na to patrzycie, to pewnie nie widzicie różnicy praktycznie. Zwłaszcza różnica jest w zapachu, bo tutaj generalnie tego chickena czuję, że wydobywa się, czuję te fragmenty kurczaka. Ja takie bardziej pizzę czuję w tym, a ty? Tak, nie wiem. No to weź zobacz, ja już tam się... A tu takie wędzenie, to takie bardziej salami, wędzenie, takie klimaty. Znaczy tą porcję rozdzielimy na dwie części, jakby wiadomo o co chodzi. I zjemy i sprawdzimy, jak to się prezentuje pod kątem ostrości. Bo pachnie ładnie. Myślę, że będzie bardzo smaczne, ale zobaczymy, czy jest to ostre. Okej, tu już widzicie nas z powrotem. Porcję rozdzieliliśmy, tak jak widzicie, na pół. Widać, jaki tutaj dokładnie makaron jest w środku. Makaron, jak widzicie, to są rurki, do tego jalapeno na górze, ser zapiekany. Bo skład tego się prezentuje następująco, bo to jest ten moment, że musimy podać skład. Zapiekanka... Chicken, makaron, kurczak, papryka, jalapeno, ser, sos pomidorowy. Jest wersja mała za 12 zł i duża za 15 zł. My tu mieliśmy tą wersję małą właśnie. Okej, no to chyba jesteśmy gotowi do konsumpcji, Majku. No to ja ci życzę smacznego i zobaczymy, jak to się prezentuje pod kątem ostrości. Oczywiście będziemy po drodze komentować. No makaron jak makaron. No nie mogę tutaj zupełnie rozdzielić tej wierzchniej strefy, bo ten makaron oczywiście był zupełnie pod spodem, a ta główna na górze zapiekana jest warstwa. Się tutaj trzyma zupełnie w całości. Czuję ten przecier pomidorowy. O, czuję zapach tego. Kurczak bardzo ładnie pachnie. Przyprawiony musi być mocno, mi się wydaje. Tak, bardzo dobrze smakuje to ogólnie. Dobry kurczak. Dobry. Naprawdę dobry. Ale nie wiem czy... Kurde, dawno nie jadłem takiego dobrego kurczaka. Bardzo dobra zapiekanka ogólnie to jest. No. Kurczak, ale mięsko jest super to, naprawdę. Jak chodzi o pikantność, nawet nie występuje u mnie, u ciebie? No, że na tym zapomnieć, Majku. No jakieś jalapeno. Może doprawki, które dostaliśmy jeszcze. Ale czy poczekaj, są jalapeno. Ja już żyłem wiele, nawet nie czułem jakiegokolwiek mocnych. Słuchajcie, dostaliśmy też tutaj, jakby można powiedzieć, w prezencie.
Chciano nam dać sosy Mad Doga, no ale że poznaliśmy ich, tańczyliśmy. Inferno też tam był, który znamy dobrze. Więc tutaj mamy sproszkowane chili. Tak. W postaciach. Sprawdzacie Trinidad Scorpion, to jest proszkowany i granulowana jakaś. Tamta jest proszkowana, to nie granulowana. Ta była w grau. Takiego? Mhm. Okej. Okay. Tak to wygląda, mam nadzieję, że się połapiecie. Ta Trinidada sproszkowana. Dobra, Majku, to czym sobie doprawiamy? No tym sproszkowanym Trinidadem. Dobrze. Nie chcę za dużo tego dać, bo to nie o to chodzi. Jak no, to minimalnie sobie. Jeszcze odczuwam na brzuchu tego Mad Doga. Przygląd się za chwilę live'a robimy. Dobrze. Tak, spójrzmy. O Majku, nie uciekaj. Albo poczekaj może. Ty jesz pierwszy, jak się zabrałeś ochoczo pierwszy. Powiedz mi, co za tym uważasz? Czucie... Uprzedź mnie. Czuć wędzenie papryk, taką gorycz wędzoną papryk. Mhm. Ale czujesz, czy jest jakaś moc, która zaskakuje cię? Albo w ogóle ją odczuwasz? Czy jesteś na niej coś powiedzieć na ten temat? Oprócz tej obecności smaku papryk wędzonych, to nie. Dobrze, patrzę. Smakuje. Ja bym Meksyk brał. Teraz się czuję. No czuję taką lekką. No. A goryczkę w smaku rzeczywiście. No. Ja bym Meksyk raczej brał bardziej niż jak goryczkę nawet. No. No jestem taka lekka, że ekstrakt. No w sumie... No, ale paprykowa nuta jest tym. Ale no. Taka... To jest... Powiem tak. To odczucie to jest takie poczucie właśnie jakby się jadło jakieś sosy typowo paprykowe. Nie wiem, na przykład Lady Carolina, dajmy na to. Nie. No. Ale w wersji takiej bardzo, bardzo very light. Znaczy, coś pod niebie nie wiem. Nie, tam, ja czuję raczej, ja bym jadł typowo sos ekstraktowy raczej, a nie paprykowy nawet. Mam taką gorycz papryk. Ale nie, no moc podkręciło to trochę. Nie, no czuję. Ja już wszystko coś czuję na gardle. No ja też czuję obecność. Nie, powiem ci, że natrafiłem już taki palący kawałek. Im dłużej to się trzyma w ustach, to... No już zdecydowanie czuję, że robi wrażenie. To jest to palące. Kończę ze zapiekanki. Jest naprawdę wielki, wielki pozytyw. Dziadne, widzicie. Naprawdę rewelacyjnie smakuje, powiem ci szczerze. Zresztą tak samo spaghetti dobrze smakowało, zanim je doprawiliśmy. Proszę bardzo. Naprawdę kurczaczek bardzo mi się podobał. Wszystkie inne smaki też super. No, ostrości oryginalnej w tym nie było, wiadomo, ale no, można sobie zawsze doprawić. Jest pod ręką coś. No język, powiem ci, teraz mi wypala. Język czuję. Jak już przestałem jeść. Znaczy całą jomą, to się. Całą jomą smaczyłem, no. Jednak robi to robotę. To było to, prawda? Tak, to było to. Wow. Ja bym nagarnił. I rozproszkowany Trinidad, no. Kurde, powiem ci, że dopiero jak przestaję jeszcze czuję dopiero teraz... Zaczyna mnie gryźć w górnej partii gardła. Wow. Za chwileczkę widzicie nas już z Meksyko na talerzach. I zostańcie z nami. Okej, okay, lecimy dalej. Jest to Meksyko. Tak, wchodzimy teraz do Meksyku. Czuć mięsny klimat, nie? Salami na pewno. No, spójrzcie właśnie Majku, pokaż im. Patrz, jakie fajne papy. Wygląda to sytuacja następująco. Meksyko, makaron, salami, cabanos, papryka jalapeno, ser, sos pomidorowy. No, czyli poza salami jest tutaj już cabanos. Cabanosy, które bardzo lubię. I faktycznie, tutaj widzę fragmencik cabanosika. Ja zacznę sobie od makaronu samego. Z cabanosikiem. Kojarzy mi się... Tłusty taki, tłuszcz. Ale ogólnie ten smak kojarzy mi się na przykład z tortillą meksykańską na przykład. Mi się z jakąś pizzą to kojarzy. Może właśnie z pizzą nawet z gusto italianą. Taki klimat pizzy trochę czuję w tym tutaj. I może nawet jeszcze dobrze się nie zabrałem za tą warstwę, że tak powiem, wierzchnią. Tutaj akurat takiej słodyczy nie ma. Tutaj na przykład czuć lekki kwasik od tego koncentratu czy przecieru. O, mięso fajne takie, kwaśniutkie troszkę. Typu na meksykańsko zrobiono. Czuję to salami. Bardzo mi się kojarzy z takimi salami, co właśnie występuje na pizzy. Często się robi właśnie na pizzy. Taki, dlatego mi się konsumpcja tego kojarzy mi się dosyć dużo jest podobnych wrażeń do jedzenia pizzy. Ale też mi smakuje. Na razie nie ma pikantności. Na razie bym wskazywał z przewagą na kurczaka jednak, jeśli chodzi smak. Ale to jest bardzo dobra. No. A pikantności, tak jak też mówisz, nie ma. No nie ma, nie ma. Jest zdecydowany, dobra. Niby ostre, ale jednak tą ostrość trzeba chyba jednak sobie dodawkować. Dobra. To już będzie trudniej dawkować. No tak, ciężko. Przez tę formę jego. No, bo to się w ogóle nie to trzyma. To mi się kojarzy z tą jedzenia. Z papryką, co z Turcji mieliśmy. Tak. Przynajmniej wizualnie. Zobaczymy, jak rzeczywiście. Nic nie daje. No właśnie, chyba. Ja sobie spróbuję wziąć ten fragment, gdzie właśnie najwięcej sobie tego spałem. I zobaczymy, czy coś to rzeczywiście da, czy też tudzież właśnie nie da. Ale sama potrawa jest naprawdę pyszna. Nie wiem. Chyba jej nie czuję w ogóle. A kurczak... Nie, kurczak jednak mimo wszystko dla mnie wyżej, ale to też jest bardzo dobra. U mnie inny smak zupełnie, wiesz, nie, więc nie porównuję, ale bardzo dobre.
Bo kurczak był dla mnie taki świeży, taki... Nie spotkałem się jeszcze z tak dobrym daniem z mięskiem, z kurczaka, które naprawdę było tam bardzo dobre, wybitne. Mhm. A tutaj... No ja tu po prostu miałem takie déjà vu trochę z jedzenia niektórych pizz. I no nie jest dla mnie to jakieś takie wow, nowe, świeże wrażenie, a kurczak mnie bardzo zaskoczył. Rozumiem. Dlatego pod tym kątem wskazuję na kurczaka. Czyli to było takie już troszeczkę podsumowanie zrobione w trakcie jedzenia, bo jak widzicie, już skończyłem jeść. Czy syci? Mnie jak najbardziej. Tak, syci. Dobra, zjedzone. Pyszne. Jeszcze pyszne. Tamto szło taką w słodycz, to meksykańskie raczej idzie w taką troszkę kwaśności bardziej. To jest właśnie ta odpowiednio dobra chwila, żeby tutaj podsumować, co to dzisiaj zaszło. Tutaj w tym wypadku postanowiliśmy właśnie ponownie zawitać do Gusto Italiano, bo już czyli mówiliśmy już wcześniej, pizza była już testowana przez nas ohoho dawno temu. A po drugie, fajną było sprawą zrobić jakieś ostre spaghetti, bo jakieś takie jeszcze nie jedliśmy, bo zazwyczaj jakiś burger, nie? No to fajne jest, trzeba jakoś odskocznie poszukać takiego burgera, nie? No i tutaj sprawdzając menu, tutaj Majku, ty doszedłeś do wniosku, że jeszcze tutaj sprawdzimy te zapiekanki, dlatego jest taka obfita wizyta. I co się okazało, że tutaj zostaliśmy bardzo miło przyjęci. No tak, bo gadaliśmy też ogólnie z właścicielem, sam powiedział, że bardzo lubi ostrość, nie? I to tak jest super. I też bardzo, 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 bardzo miła atmosfera, tak to dosyć, no, chyba coraz częściej nas spotykają takie sytuacje, więc to jest naprawdę bardzo miłe. Tak, też tutaj należy wspomnieć dla tych, którzy zauważyli może już, albo też nie zauważyli, że nie ma paragonu. Po samym tej wizycie, która była dosyć w zamieszaniu, bo napiliśmy się na wynos, potem wiedzieliśmy, że nagrywamy na miejscu, potem wyszło, że makaron porozkładał to na makaron na miejscu, no mnie porozkładał wtedy, a te zapiekanki wzięliśmy jednak na wynos, więc wyszło spore zamieszanie i podsumowaniem tego zamieszania, no może nie kończy tego zamieszania w całej tej sytuacji było to, że tutaj właśnie sam tutaj osoba odpowiedzialna za lokal powiedziała, że panowie nie płacą dzisiaj, prawda? Dzisiaj tak, w innym dniu się rozliczymy. Tak to dokładnie wyglądało. Tak, to bardzo miło naprawdę, więc... bo żadnego, nie było żadnego układu z naszej strony. Dobrze, to taki luźny bardzo film, już będziemy kończyć, bo tutaj nie trzymamy się sztywnych ram, że tak powiem, jak przy sosach mówimy już o tym chyba na którymś filmie. Na pewno co polecamy wizytę w Gusto Italiano. Polecamy wizytę w Gusto Italiano, był adres i były informacje na początku, zresztą chyba link zamieścimy też z jakiejś strony, zamieścimy w opisie tego filmu, więc polecamy sprawdzić, bo to jest naprawdę warto. Ciekawa pozycja i można się naprawdę mile tutaj. Można fajnie zjeść i można sobie też doprawić ostrością, bo na podorędziu mają mad dogi, więc naprawdę można sobie ładnie to doprawić. Zresztą widzieliście na filmie. Dokładnie. W pierwszej części. Więc naprawdę super sprawa. Dobrze, nie przedłużam w takim razie. Ja jestem Sony Pit. Jestem Ivan T. To było wyzwanie z daniami i w lokalu, i u mnie z daniami z Gusto Italiano. Do zobaczenia na następnych naszych filmach, live'ach, projektach, recenzjach. W Poznaniu oczywiście. W Poznaniu, tak jest. Bo na ten moment nie ruszamy się poza Poznań, a że jest zimno, to prawdopodobnie już nie ruszamy się w ogóle z mojego domu. Znaczy, Majk mieszka u siebie, mieszkam u siebie w tym sensie, no nie ruszamy się z nagrywaniem z mojego domu. O. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. See ya! No, trzymajcie się, hej. Jest kawka. Kurwa, ale jebnął w gardło. To tak się nadusił tak. Ale dopiero jak zacząłem przełykać, to kwas. To straszne. No też jak przełknąłem, ale... Oh. Niedobrze. Jest niedobrze. Poczułem, masz wibrację w kieszeni po tym kaszlu.